Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj film z cyklu Wróżka dostałam. A kot już się tu pcha, słuchajcie, jednorożec. Nie może być normalnie, wszyscy muszą przeszkadzać. Mam tutaj całe pudło różnych rzeczy, które dostałam od Was urodzinowo, ale również rzeczy zdrawienia, które Wam chciałam pokazać, bo zawsze robimy taką paczkę wymiankową. No i oczywiście była niespodzianka urodzinowa w zdrawieniu, mówię, w drężnie, czyli na zlocie. I mam pełne pudło pokazywaczków, a chciałam już je nagrać, żeby je po prostu poukładać. I słuchajcie, jako pierwsze idzie na tapetę jednorożec, który jest na takiej długim haczyku. Ja ten haczyk mu ściągnę, dlatego że nie będę miała gdzie gościa postawić, ale sam jednorożec jest bardzo uroczy. Także to jest taka pierwsza jednorożcowa rzecz. Zaraz kot się wepcha w super kadr, więc tu mi się nie przejmowała. No i wszyscy złożyli się dla mnie na lampy. Tak widzę, że muszę celować, żeby było je dobrze widać. Słuchajcie, mam dwie takie lampy. To jest mój taki najbardziej właściwy prezent urodzinowy. Kryształ, szkło, trochę turkusu. Kot widzę bardzo zainteresowany. Proszę bardzo, kot najbardziej. Także dwie takie lampy, które będę sobie stawiała w swoim Hogwarcie. Teraz jeszcze drugą tutaj. O. Proszę bardzo, druga lampa, to to włożymy w lampę. To jest z paczki wymiankowej bodajże. Dostałam parę rzeczy, to są te rzeczy zlotowe. W paczce wymiankowej była taka przepiękna serweta ręcznie wykonana z przecudnej urody węzłem celteckim. Także naprawdę ręczna robota rules, bardzo lubię takie rzeczy i być może teraz nie wykorzystam jej na filmie, ale to teraz, dlatego że będę na pewno zmieniać scenografię. I jeszcze właśnie w paczce wymiankowej były takie, o, światełki były, kot się liże. Także na pewno takie pentagramiki zostaną wykorzystane, bardzo fajna sprawa. To są akurat pomieszane rzeczy urodzinowo-wymiankowe, także ja tutaj będę tak się starała rozkodować. Słuchajcie, jeszcze nie rozerwałam, dlatego przy Was jest taki trochę, powiedziałabym, open box. Dostałam czarownicę, którą bardzo chętnie sobie powieszę. Czarownica. Bardzo chętnie sobie powieszę przy drzwiach, dlatego że takie czarownice chronią i bronią. I ona tutaj ma, o, wieszadełko i będzie Kizia zainteresowana, będzie ta czarownica latała przy moich drzwiach. I oprócz tego dostałam voucher, taki zrobiony. Kizia, cały ekran zajęłaś. Not this time, koleżanko. Na wycieczkę na Łysą Górę. Także bardzo fajnie. To do wyrzucenia. Dostałam też urodzinowo cudnego pierniczka i ładny rysuneczek. To od mojej córki duchowej. Także taka fajna rzecz. Mam tutaj piękny, magiczny notesik z jednorożcem. Ja może go od razu odpakuję, zobaczymy jak jest w środku, bo to nie ma co folijek, słuchajcie, trzymać. Proszę bardzo, serduszkowy. Zostaw wiadomość i fioletowa część też zostaw wiadomość. Mamy takie ładne nanotatki, notatniczki. Notatniczki sobie położę tutaj, bo trochę ich będzie, słuchajcie. Dostałam bardzo ładny tutaj od Tomasza Tygrysie oko kamień szczęścia dla bliźniąt, także przemyślane. Duży kamyczek, nie uszkodzony jak gdyby w sensie dziurki, więc myślę, że będzie mi służył, fajnie się nosił, tylko muszę go sobie oczyścić, wiadomo jak się dostaje tego typu rzeczy
jak kamienie, talizmany, to warto je oczyścić. Dostałam dwie pary kolczyków, słuchajcie. I pierwsze są takimi super kółkami z wiszącymi na nich bursztynami, prosto z Rosji. A drugie są bardzo w moim stylu, prześlicznymi gronami. Zobaczcie, jakie są ładne. Naprawdę są bardzo ładne. Także kolczyki też. I to zielona tutaj. I to zielona. Dostałam stempelek jednorożca razem z pigmentem. Także też bardzo fajnie. Dostałam świeczuszkę, która wygląda naprawdę rewelacyjnie. Jest świeczuszką Buddą, ale jest tak lakierowana fajnie, że wiadomo, że to świeczka, a wcale nie wygląda jak świeczka. Także taka buddowa, bym powiedziała, ciekawostka. Prezent od Grzegorza, który zaraz pokażę, był oczywiście z taką glinką, ale to moment, sekunda na pokazanie, bo dostałam jeszcze stos i teraz tak, miętową, karmelową, ciemny karmel, raspberry, czy jakieś jagodowe, kakaową, milkową, mleczną i sea salt caramel, czekoladki, także to może od razu na stół to będziemy wyjadać. Natomiast od Grzegorza, tylko kazał mi go zahartować, więc będę musiała go zahartować, dostałam kubek z lawendą i talerzyk jednocześnie, zawiązane w torebkę z takimi dzwoneczkami, to torebka była. Także ja sobie zahartuję. O, poczekajcie. Pracownia ceramiki, naturalne klimaty, handmade. Oczywiście, że tak, handmade. Co uwielbiam, handmade są po prostu tak, że będę miała taki kubek na poranki z wróżką. To już leci na stół. Będziemy to hartować. Kazał mi godzinę w zimnej wodzie. Dostałam kadzidła. Bardzo pięknie pachną. Rewelacyjnie. Także naprawdę super. Arabskie. Fajna sprawa. Dostałam tutaj mam kartki i torebki. To też trzeba będzie poukładać. Torebki to jak torebki, to Wam nie będę pokazywała. Ale dostałam taką kartkę. Nie myśl o sobie jak o 40-latce. Tu Wam życzeń pokazywać nie będę, ale to oczywiście do mojego pakietu zachować pamięć i piękną w dniu urodzin. Co prawda to nie był dzień urodzin, ale bardzo piękna karteczka. Także to są dla mnie kartki, dla mnie życzenia. I oprócz tego dostałam, słuchajcie, przeuroczy, właściwie komplet dwóch koszyków w jednorożce. Czyż nie są śliczne? Zaraz wylądują gdzieś tam w miejscu moich koszyków. Jak możesz, to odstaw i lecimy dalej. Ja tu mam pomocnicę do pokazywania, bo nie jestem w stanie tego sięgnąć wszystkiego. Słuchajcie. Adwokaciur. Tylko, że podobno to jest jeden z najsmaczniejszych, także próbować będę. I na pewno zobaczę. Tu odstawię. I bardzo ładną figurkę anioła. Także też tutaj mamy super prezencior. Jeszcze tutaj też się prezencior przewija, który dzisiaj przyszedł, czyli bardzo duża bransoletka. Postaram się Wam wszystko pokazać. I teraz tak. Jeszcze w paczce wymiankowej były dwa kadzidła z podstawkami. Także tak. I również w paczce wymiankowej dostałam świece. I ja będę te świece, bo tu są właściwie kolory czakralne. Teraz też wejdzie cykl filmików o magii różnego rodzaju. Będę miała do pokazywania kolorów, także to mi tak naprawdę bardzo podpasowało. Sobie je tu z boczku położę. Bardzo mi podpasowało, bo będę używała. I wkraczają. Hello, hello. Poza kadrem.
wkraczają, słuchajcie, jednorożce. I bądźmy szczerzy, że są cztery bohatery, praktycznie trzy bohatery. Są po prostu śliczne. Mamy turkusowy, fioletowy i różowy. Piękny. Ale one pachną. One są w ogóle pachnące, słuchajcie. Teraz tak patrzę, ziołami. Wow. Także mamy jednorożcowe sprawy również tutaj. Dostałam halloweenowe mydełko, które naprawdę wygląda bardzo ładnie. Jeszcze nie bardzo mam je gdzie postawić, mam wszystko zagracone, ale myślę, że w odpowiednim czasie znajdzie się dla niego miejsce. I słuchajcie, obrus halloweenowy. Mam nadzieję, że tutaj dobrze będzie widać, jaki jest rozmiar. A, 70 w kole, czyli jest koło. To bardzo będzie dobry na mój stół. Na mój stół. Nawet jeżeli nie Halloween, to słuchajcie, wróżka może mieć tak. Prawda? Tak mi się wydaje. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Jest śliczny. Tutaj mam coś, co jest Shining Upon Unicorn Glitter It Up. Czyli mamy brokatowe coś. A, to jest jakby brokat do twarzy, ciała. No, do paznokci. Także fajnie. I jeszcze jest tak świetnie opakowane, że jest mnóstwo cekinów tutaj. Ja się boję tego odpakować, słuchajcie, bo może się okazać, że na przykład te cekiny zwariują. Ale zobaczcie też, jakie ładne pudło tutaj jest. Holo, 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 po prostu holo. Boję się, że to mi wyleci, więc ja to pewnie będę odpakowywała jakoś w bezpiecznym miejscu. Już tak mam tyle brokatów w domu, ale nie narażajmy się bardziej. Słuchajcie, i zapaszki. Zapaszki, tylko teraz tak. Spice i Sugar Cookies, czyli to jest ciastkowe, a to jest jakby ostry. Tu mamy taki świąteczny, mi się kojarzy, bo to jest taki rysunek. Zresztą ten też kojarzy się ze świętami. Tylko nie wiem, czy to są zapachy... Rum, czyli to są zapachy do domu. A ja lubię zapachy do domu. Także fajno. Dostałam dwie maski peel off, widzę, a nie, w płachcie, sheet mask, tak? Czarne, które są, ja lubię czarne maski, także naprawdę fajnie. Dostałam również bardzo ładnie zapakowane herbatki, także to zaraz pójdzie do kuchni. To są herbatki Perfect Balance Cleansing Purer and Herbal Tea. Organic. Bardzo, bardzo dziękuję. Będziemy pić. Dostałam w takim uroczym pudełku dwa mydełka. Jedno jest lawendowe, drugie jest uroczo słodkie. Pudełeczko również fajne do wykorzystania. Także mydełeczka, ja generalnie takimi mydłami się nie myję, ale zawsze w szafie zapaszek one zostawiają, więc myślę, że będę z tego powodu zadowolona. Jakim cudem w tej paczce, która była piekielnie porujnowana, dotarł w całości tenże jednorożec, to nie mam pojęcia. Ale no, figurka jest śliczna. Nawet Wam powiem, bo to jest chyba, a bo ja też dostałam właśnie od tej dziewczyny sowy, ptaszki, też był zapach w środku, więc tego nie odklejam, bo to jest do zapachowego trzymania czegoś w środku. Taki do zapaszków. Zwyczajnie i po prostu. Mam prześlicznej urody solniczkę z pieprzniczką. No słuchajcie, czy takie cudne jednorożce nie są cudne? Solniczka, pieprzniczka. Można sobie ustalić, który jaki. Jedna siedzi, druga stoi. Dwa jednorożce. No po prostu urocze. Urocze. Jest również brokatowa, złota świca do wykorzystania magicznego. Więc to jest fajne. I słuchajcie, mam całą masę świec. Tutaj mam... Aha, bo one chyba były... Jedna wypadła, to już teraz mi się wszystko wyjaśniło, słuchajcie, jak to działa. One są w takich ładnych pudełkach, pachną przepięknie. Ja te świece będę miała,
Aha, do góry nogami. Ja te świece będę miała jako ołtarzówki, ale zobaczcie, jak o, tu się po prostu odkrywa odkrywkę i jest świeczucha, a są tak ładne, że naprawdę jako puzderka, o matko, ale one pachną, słuchajcie, zabójczo. Jako puzderka do potem biżuterii mogą naprawdę tutaj robić robotę. Z bardzo takich ładnych haul supplies karteczki, spinacze, przypinki, dwa długopisy i w liście oraz złote klamry papiernicze. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. Desk Accessories Assortment. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Dosyć twarde pudełeczko. A ja uwielbiam papiernicze rzeczy w ogóle. Co ja się będę tu rozwodzić? Uwielbiam i kocham. I dostałam mamy kieliszek i mamy chyba drineczki. Jakaś taka zabawa alkoholowa. Myślę, że kieliszek jest do wielokrotnego wykorzystania, do jakiejś koło fortuny kieliszkowe z jakimiś szotkami, lemon drop, cocktail mix. No, będziemy próbować czytać i patrzeć, co tu się po prostu zadziewa. Także fajnie. No i słuchajcie, banda notesów, które są po prostu piękne. Pierwszy koło brulion z kreskami, liniami w linię. Także bardzo ładna okładka. No wiadomo, w środku jak w środku. Dużo tych kartek jest. One są takie mięciutkie. Takie trochę jak z papieru, z odzysku, ale to jest właśnie też urocze. Natomiast nie jest to jedna linia pocięta ciągła, tylko naprawdę są takie dobry druk, dobry dodruk. To jest pierwsza rzecz. Drugi jest z gatunku tych, które kiedyś bardzo dużo ich kupowałam w TK Maxie. Teraz już ich nie ma. Zobaczcie, nawet sam środek okładki i potem już przecudne kartki. Ja mam w jednym księgę cieni, w jakimś innym pamiętnik. Naprawdę uroczo się pisze w tych notesach, bo są po prostu bardzo ładne, świecące. Rewelacyjne na magnesik. Jeszcze z ozdóbką. Piękne, po prostu piękne. Coś, co też jest bardzo ładne, chociaż nieco bardziej zwyczajne, ale z pięknym rose goldem. Jak widzicie, tutaj się wszystko świeci i błyszczy. Mamy też notes w linię z drobną ozdóbką na każdej kartce. Też myślę, że tak w dotyku, powiem wam, jest taki troszkę skóropodobny. Także naprawdę ładny. Chyba nie miałam jeszcze białego notesu. No i oczywiście unicorny rules. Mamy notes z unicornem Magical Plants. Natomiast jest tutaj, są z przodu naklejki. Takich naklejek można już teraz naprawdę w Action kupić sporo, więc to nie jest tak, że się zmarnuje. I mamy tutaj planer tygodniowy. Zobaczcie, to jest mnóstwo tygodni po prostu. Pewnie co najmniej na cały rok. Także fajnie to wygląda, bo można samemu wpisać sobie wszelkiego rodzaju daty. I nie ma bata, że tam od kiedyś trzeba zacząć. Także może i poczekać rok, zanim się go użyje. Jest bardzo, bardzo ładny. W paczce wymiankowej, tutaj odstawiam notesy, sorry. W paczce wymiankowej miałam jeszcze dwie książki. Zaraz się do nich dorwę. To znaczy tak, wyrocznię celtycką miałam okazję przetestować wcześniej, ale tu słuchajcie, jest pełen wachlarz możliwości. Także tą książkę znam. Natomiast kart podróżniczych nie miałam. Fart. No zobaczymy, aż jestem też taka ciekawa, jak to będzie z tymi kartami wyglądało. Także dwie knigunie tutaj dostałam. Czekajcie. Tam się tu wszystko rozwala. Dostałam sporo bardzo fajnie kolorowych karteczek samoprzylepnych. U nas takich mocnych kolorów, znaczy rzadko. Także okej. Okay. Bloczek, fiszek. Są u nas też ciężko trafić tej wielkości fiszku. Czy się uczymy języków, czy coś, to jest bardzo, bardzo fajne. I śliczne pudełeczko,
gdzie w środku mamy dwa mydełka. Także ja sobie to pudełeczko na pewno wykorzystam. Mydełka pójdą do zapaszków. A zapaszek mydełek słodko-limonkowy. Tak, bardzo ładne pudełusio, jest po prostu śliczne. Śliczne pudełusia bardzo lubię. I jeszcze w innej paczuszce dostałam od Was cappuccinko i jeżyki, także coś słodkiego do pudełka wstydu również zaistnieje. To jest kuchnia. Dostałam suplement diety Super Kolagen. Także o urodę moją widzę dbacie. Tu są chyba zapachy do szafy. Tak mi się wydaje, bo trochę to tak wygląda. Chyba, że to jest po prostu pomarańczowy cynamon. Nie, to jest po prostu zapach. Oj, jak ładnie pachnie. Super. Także tak. I dostałam jeszcze taką... znaczy, to nie jest śpiwór, tylko to jest... nie, taka płachta ocieplająca pod spód, coś takiego, że można się na tym położyć i tak jakby ma ocieplać albo też przykryć. Także bardzo sprytne, bo takie to jest dosyć duże, a tak w małym woreczku się chowa, także nie jest najgorzej. I słuchajcie, dostałam kilka ciuchów, ale to Wam muszę pokazać z innej perspektywy, ponieważ czy jeszcze coś oprócz ciuchów jest? Dobra, to poczekajcie sekundę, bo potem Wam pokażę ciuchy. Aha, i jeszcze mam taki obrusik w motylki, butterfly'e. Obrusik w motylki, tutaj na tej skórce, chociaż na tej skórce też dosyć ładnie. Widać, jest w bardzo ładnym kolorku, takim neutralnym. 14 na, to znaczy 36 cm na 98. Taki naprawdę ładny. Dostałam serwetki takie papierowe, które myślę, że wykorzystam do pracy z dzieciakami na plastice. Są różne rozmiary, bardzo, bardzo fajnie. I słuchajcie, kosmetyczkę Elizabeth Arden. Naprawdę taka mięciusieńka skóreczka. Bardzo ładne kolorki. Bardzo ładnie ona wygląda na zameczek, także śliczna kosmetyczka. Ja przede wszystkim kosmetyczki mam na długopisy, haha, ale tak to wygląda. Także fajnie. Dostałam serduszkowe naklejki brokatowe. Także też do tych papierniczych rzeczy super. I mam, słuchajcie, tak, maskę, którą będzie można wykorzystać w różnego rodzaju te, no jak to się nazywa? Karnawały, to chciałam powiedzieć. Ale oprócz tego mam trzy super rzeczy, bo mam tak. Wianuszek kwiatuszkowy, wy wiecie, że ja w wianuszkach programy prowadzić lubię. Mam coś takiego i na pewno mnie w tym zobaczycie, znacie mnie. I mam jeszcze przeurocze królicze uszy. Królicze uszy lądują na głowie i będę Wam pokazywała bluzki. Także do zobaczenia za moment. Hej, ponownie spudłem, także tym się nie przejmujcie, ale chciałam Wam pokazać ciuszki, które dostałam. Słuchajcie, pierwsza rzecz, kamizelka, która jest misiem. Widzę, że mi do uszu pasuje pięknie. Także ładnie cięta, ładny krój, misiowata. Myślę, że będzie cieplutka. No dosyć... fajnie kolorystycznej podszewce. Także taka pierwsza rzecz. Potem dostałam coś, co jest takie dosyć długie. I to tak, mam wrażenie, że to jednak jest nocna koszulka, chociaż jest bardzo ładne, ale jest na tyle długie, że niezbyt robi za sukienkę, aczkolwiek bardzo ładnie robi za coś, w czym można spać. Ja już to wszystko mierzyłam. Wszystko jest na mnie dobre. Także tak. Kolejnym ciuszkiem jest w bardzo ładnym kolorze swetereczek. Jak znajdę jego początek, to będziemy tutaj... On jest fajny, bo ma dłuższe boki, co ja bardzo lubię, jeszcze z rozcięciami, więc wygląda fajnie. Ma krótszy przód, dłuższy tył i jest w serek z bardzo tak ciekawie skrojonym rękawem designersko. Podoba mi się.
Bardzo mi się podoba i kolor mi się bardzo podoba. Kot mi usiadł na moim sweterku. Kolejny sweterek jest troszeczkę zwężony do dołu, ale leży na mnie bardzo dobrze. Jest prosty, szary melanżyk. Niby ma ten dekolt taki przy szyi, ale wcale nie za mocno. Dół ma zrobiony ciekawie, bo z takim, o, proszę, z takim czymś. I ostatnia rzecz, kot tu już po prostu wariactwo. Ostatnia rzecz jest bardzo ładna, długi, długi, robiony tutaj oczywiście w bok, czyli po mojemu. Z tyłu mamy łezkę, z przodu mamy dekoldzik, ale zobaczcie, jak cudnie są zrobione rękawy. Może trzeba by było, o, pokazać, że tutaj widać troszkę ciałka. Także bardzo to wszystko jest milutkie, takie do przytulenia, bardzo mi się podoba, super rzeczy i chyba w tym mi jest najlepiej, to tak od razu mówię, chociaż tamte też są rewelacyjne, ale ten od razu pokochałam, także takie ciuszki również od Was dostałam. Bardzo dziękuję za te urodzinowe rzeczy, pewnie jeszcze będę Wam się napokazuje kartek i innych spraw, a teraz nie chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda. Życie youtubera i nagrywki. Także biorę się za sprzątanie. Jeżeli Wam się podobały te rzeczy, kciuk w górę i napiszcie mi, co podobało Wam się najbardziej. Jeszcze poczekajcie, przymierzę sobie przed kamerą drugie rogi. To są po prostu rewelacyjne. Jestem ufokiem. Chciałam Wam powiedzieć i trudno. Rewelacyjne są po prostu. Tja. Dobra, dobra, kończ waść wstydu oszczędź. Kończymy i pamiętajcie, kciuki i napiszcie, co Wam się najbardziej podobało.